Jedwab. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forum.g2.com. Dzień dobry, ja się nazywam Jacek Bartosiak, będę moderatorem dyskusji i żeby rzeczywiście nie przedłużać wstępu, zacznijmy ją. Temat jest dotyczący kosmosu, innowacji, polskiej roli w tym, możliwości polskiego biznesu. Mamy tutaj znakomitych przedstawicieli myśli, innowacji, biznesu, no w ogóle myśli polskiej związanej z kosmosem. Myślę, że nie będziemy tracić na szczegółowe przedstawienie każdego z panów, bo ci, co się interesują tymi tematami, znają wszystkich. Poza tym no, moi rozmówcy będą mogli się przedstawić, wypowiadając merytorycznie się na ten temat. Więc zacznę może od razu od takiego pytania do pana Grzegorza Brony. Rok temu była dyskusja tutaj na temat możliwości New Space, właściwie to było, tak? Taka dyskusja o przedsiębiorcach w branży New Space. Gdzie jesteśmy teraz w kontekście tego, jak przemysł kosmiczny zmieniał się w ciągu ostatniego roku? Ja sam zauważyłem jakieś ruchy rządu w tym zakresie, domeny publicznej w tym zakresie, powstały różne inicjatywy, spółki, pomysły. Innymi słowy, jak należy stworzyć infrastrukturę publiczno-prywatną, bez której rzeczywiście trudno jest pokonać pewne progi innowacyjności w tej trudnej dziedzinie, jaką jest skomunikowanie z kosmosem, szeroko pojęte? No, dzień dobry Państwu. Grzegorz Brona. Ja mam przyjemność reprezentować polską spółkę Creotech Instruments. No plus kiedyś miałem okazję zasiadać na fotelu prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. A od razu przechodzę do odpowiedzi na pytanie. No, jesteśmy po COVID-zie i o dziwo branża kosmiczna dobrze zniosła COVID. Tutaj nie było jakichś większych problemów, tak jak branża lotnicza rzeczywiście podupadła i widać to na całym świecie, jak również w Polsce, to branża kosmiczna jest to ten krok do przodu i jeszcze chyba nie jest tak strasznie czuła na zawirowania na rynku międzynarodowym. Takie jedno zawirowanie na rynku międzynarodowym, które się pojawiło w ostatnich miesiącach, to jest zawirowanie związane z Chinami, z wprowadzaniem pewnych komponentów elektronicznych czy mechatronicznych z Republiki Środka. I to jest rzeczywisty problem, który się pojawił w ostatnich kilku miesiącach. Z drugiej strony widzimy rzeczywiście w tej chwili duży taki renesans związany z małymi rakietami. Praktycznie w ciągu ostatnich kilku miesięcy chyba 5 czy 6 nowych spółek dołączyło do wyścigu rakietowego lub starało się do niego dołączyć mniej lub bardziej w sposób udany, bo tych startów nowych konstrukcji było kilka też się zakończyło eksplozjami. Natomiast spółki widać, że już są dojrzałe do tego, żeby próbować i ten rynek nadal się będzie rozwijać tak bardzo, bardzo mocno. Nie wiem, na ile te wszystkie firmy w końcu znajdą klientów na swoje usługi związane z wyniesieniem. Być może tak, być może nie, natomiast będziemy w następnych miesiącach widzieć dalszy rozwój firm rakietowych. No i drugi taki trend, który się zarysował, jest związany z przechodzeniem firm New Space na zupełnie nowy poziom. No, na giełdzie amerykańskiej w szczególności to jest widoczne, jak firmy kolejne schodzą na giełdę. Wcześniej się czerpały z pieniądze od inwestorów prywatnych, od VC amerykańskich dużych. Pora na kolejny krok. Firma typu Spire, Rocket Lab czy nawet Virgin wcześniej pojawiły się na giełdzie i kolejne firmy się będą pojawiać na giełdzie. Planet chociażby przygotowuje się w tej chwili do debiutu na Nasdaq. Widać, że to jest już pewien taki krok, który pokazuje, że te firmy są dojrzałe. Co prawda no jeszcze na siebie nie zarabiają tak i wciąż potrzebują dużych inwestycji. No a co potrzeba na naszym podwórku? No to co zwykle, tak? Trzeba rzeczywiście konkretnych decyzji podjętych na poziomie najwyższym o tym, że idziemy w ten sektor kosmiczny nie tylko od czasu do czasu, ale tak powiem pełną ławą idziemy. Tak jak Niemcy kiedyś podjęli taką decyzję, że trzeba w ten sektor kosmiczny wejść, wyprodukowały sobie firmę OHB w latach 80. i 90., która się stała prime'em w tej chwili. I teraz Niemcy podejmują kolejne wyzwanie, bo mają w tej chwili dwie firmy rakietowe, które praktycznie w następnych 2 latach dokonają pierwszych startów. Jedna z morskiej platformy, druga z platformy w Norwegii. Więc oni podjęli decyzję, pora na nas, żebyśmy podjęli też decyzję, że rzeczywiście chcemy wykorzystać tą szansę, która się pojawiła.
No właśnie, zwracam się do Grzegorza Zwolińskiego teraz. Rozmawialiśmy przed tym panelem, że Wrocław w sumie, tak żartując, ale właściwie mówiąc o prawdzie, że Wrocław jest tym miejscem, gdzie się kosmos rozpoczął na planecie Ziemia, prawda? Mamy niemiecki koło rakietowe, czy jak to się tam nazywało z punktu widzenia w dokładnym tłumaczeniu. To tutaj Niemcy, fascynaci podróży kosmicznych i technologii rakietowych w międzywojniu rozpoczęli, później von Braun nawet tam był, miał epizod i tak dalej, i tak dalej. No i ty Grzegorzu, prawda, działasz. Wrocław, rynki światowe, jesteś już elementem tego krajobrazu, można powiedzieć, New Space. I takie mam konkretne pytanie do ciebie. Co w Polsce powinno się wydarzyć albo dziać, żeby stworzyć najlepszą tą taką infrastrukturę publiczno-prywatną, czy jaki powinien być klimat regulacyjny i co powinny robić być może fundusze, może państwowe, a może nie państwowe, tak? Jak stworzyć mechanizm pomocy, czy z kapitalizacją, czy z innymi rzeczami, które umożliwią pobudzanie jednak myśli inżynierskiej w Polsce, a nie wyjeżdżanie jej, tak? Czy bezpośrednio pracowanie na rzecz zagranicy bez tworzenia tutaj, prawda, tego modelu rozwojowego. Jakie masz przemyślenia na ten temat? To zacznę może od tego Wrocławia. Tak, Wrocław tutaj był takim miejscem, gdzie ta myśl o rakietach tak naprawdę wykiełkowała w kierunku tego, że powstały V2 niestety, aczkolwiek to doprowadziło też do powstania całego trendu na świecie do tego, żeby wynosić obiekty na orbitę. No a co w Polsce musiało być zrobione, żebyśmy mogli się rozwijać lepiej, szybciej, docierać do klientów z zagranicy, szczególnie ze Stanów, bo tam jest największy rynek kosmiczny taki, jeżeli chodzi o, mówimy tutaj o udogodnieniach takich, że jest jedno prawo, jest jeden język, mamy dostęp do rynku, tak, to w Polsce powinniśmy jak najszybciej w końcu uchwalić KPK. Tak, żeby Polska Agencja Kosmiczna miała możliwości wspierania i rozwijania naszego rodzimego rynku. Z wojska powinny popłynąć zamówienia na rozwiązania, na obrazowanie, na różnego rodzaju... Bezpośrednio, tak? Jak gdyby w modelu, że dokładnie tak elastycznym, to się, tak? Dokładnie tak to się dzieje za granicą, gdzie wojsko przychodzi, chce rozwiązań, jest gotowy na ryzyko, zamawia, firmy dostarczają i to się dzieje, tak? To zamówienia, które musiałyby powstać stamtąd i od administracji publicznej, tak? To jest ten główny kierunek. Jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, no tutaj jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia, tak? Polska jako w ogóle rynek funduszy jest słabo rozwinięta, mamy dużo działań polskiego rządu, którym udało się wytworzyć jakiś taki seedowy rynek VC, aczkolwiek brakuje tych kolejnych stopni funduszy inwestycyjnych. Jest ich mało. Mam nadzieję, że to w najbliższych latach się zmieni, bo tutaj Unia Europejska podejmuje działania w tym, żeby tych pieniędzy więcej pojawiło się dla funduszach inwestycyjnych dla właśnie branży space'owej. Także wydaje mi się, że na takim najbliższym celem, który powinniśmy osiągnąć, to jest to, że Polska Agencja Kosmiczna powinna zostać w końcu dla niej uchwalony budżet, który ma pokrycie w faktycznych pieniądzach, tak? To jest też problem, który... Że wystarczająco duży, tak? Żeby... Nie, że budżet, z którego ma być to finansowane, jest faktycznie uchwalony, tak? Bo na dzień dzisiejszy KPK posuwa się do przodu, idzie ten proces, aczkolwiek jest zagrożenie takie, że jak pieniądze z Unii Europejskiej nie przyjdą, albo nie przyjdą na czas, to ten projekt niestety będzie miał opóźnienia, albo się może rozsypać nawet. Także tyle. Panie Grzegorzu, zwracam się do trzeciego pana Grzegorza, Grzegorza Wrochny. Mamy trzech Grzegorzów tutaj. Jaka jest pana ocena? Co należałoby natychmiast robić albo może nie robić? No, jestem ciekawy, co pan sądzi. Jeszcze z panem nigdy nie miałem okazji rozmawiać, dlatego tym bardziej jestem ciekawy.
No, jesteśmy na kongresie geopolitycznym i chyba od tej geopolityki należałoby zacząć, bo rzeczywiście w początkowych latach eksploracji kosmosu ten kosmos był dostępny tylko dla wielkich potęg, tylko dla Stanów Zjednoczonych, dla Związku Radzieckiego i tylko wielkie agencje były w stanie realizować misje kosmiczne. Na naszych oczach to się zmienia. Jesteśmy świadkami rewolucji, którą ja bym porównał do tej, którą spowodowało wprowadzenie internetu, komputerów osobistych, w końcu smartfonów. Bo z jednej strony technologia poszła na tyle do przodu, że dzisiaj mały satelita wielkości pudełka od butów może zrobić tyle, co dawniej satelita wielkości autobusu. To powoduje, że stosunkowo małe, młode firmy, wręcz startupy są w stanie budować już nie tylko pełne systemy, ale nawet całe satelity. A jednocześnie widzimy coraz więcej konkretnych zastosowań technologii kosmicznych, danych pochodzących z satelitów w najrozmaitszych dziedzinach gospodarki i życia codziennego. Mamy więc popyt na te produkty, usługi związane z kosmosem i w to wchodzi sektor prywatny. To jest ogromna szansa dla młodszych w kosmosie krajów, takich jak Polska, dla mniejszych krajów, bo my nie musimy już powtarzać tego scenariusza amerykańskiego czy radzieckiego, rosyjskiego, tych wielkich agencji, wielkich misji. Owszem, w te wielkie misje się będziemy angażowali na zasadzie współpracy międzynarodowej, wyprawę na Marsa czy jakieś inne wielkie badawcze projekty, bo dzisiaj żadne państwo tak naprawdę samo takich misji nie planuje, one są wszystkie planowane we współpracy międzynarodowej. Natomiast nasze państwo i my konkretni zwykli ludzie mamy konkretne potrzeby związane z technologiami kosmicznymi. To już nie tylko GPS, to nie tylko telekomunikacja, każdy program telewizyjny, który oglądamy, to gdzieś tam przez satelitę kiedyś przechodzi, ale coraz więcej usług związanych właśnie z obrazowaniem Ziemi, które wykorzystujemy już praktycznie na co dzień. To powoduje, że możemy planować krajowy program kosmiczny w taki sposób, żeby z jednej strony on adresował te potrzeby nowoczesnego państwa i obywateli, i społeczeństwa, ale tak, żeby te potrzeby były realizowane nie kupowaniem technologii czy nawet wręcz gotowych produktów za granicą, tylko żeby one były zaspokajane właśnie przez nasz przemysł. I dokładnie taka jest intencja i taka jest idea konstrukcji Krajowego Programu Kosmicznego. I dotknął pan, panie Grzegorzu, istoty rzeczy, o której chciałem zapytać, bo to jest taki punkt ciężkości. Panie Wojciechu, może pan się zmierzy z tym pytaniem. To jak to zrobić, żeby rzeczywiście polscy przedsiębiorcy zajmujący się branżą kosmiczną, polska nauka zajmująca się branżą kosmiczną, chciała pozostawać tutaj i tu rozbudowywać swoje łańcuchy wartości, bo będzie miała wystarczający potencjał chłonności państwa, współpracy państwa, pomocy finansowej czy współkapitalizacji przedsięwzięć. Jak to zrobić? Jakie jest takie wymarzone rozwiązanie, o którym na pewno ludzie zajmujący się kosmosem myślą, marzą, podglądają gdzie indziej, prawda? Czy to w Nowej Zelandii, w Stanach, w Izraelu, który to przecież Izrael jest krajem biedniejszym od Polski, jeżeli chodzi o ogólny produkt narodowy brutto, a ma przemysł kosmiczny, można powiedzieć, New Space, tak? Tak. Dzień dobry Państwu, dziękuję serdecznie za pytanie. Tak na wstępie też pozwolę sobie troszeczkę z własnej perspektywy powiedzieć, że nawet po mnie i mojej obecności widać, że tutaj branża kosmiczna w Polsce się rozwija, bo jeszcze rok temu mnie tutaj nie było. Pracowałem w zupełnie innej dziedzinie. Niech pan coś opowie może, bo nie wszyscy mogą pana znać. Więc pozwólcie państwo, że się przedstawię troszeczkę. Nazywam się Wojciech Zawiła. Specjalizuję się w wytwarzaniu oprogramowania i tworzeniu ośrodków rozwoju oprogramowania, głównie dla wysokich technologii. Do tej pory pracowałem dla instytucji rządowych, sektora finansowego, telehealthu, czy też ostatnio dla branży detalicznej. Branża kosmiczna, New Space, swoją siłą grawitacji przyciągnął mnie dokładnie w tym roku do firmy ISAI zajmującej się radarowym obrazowaniem Ziemi, po to, żeby w Polsce pracować i rozwijać systemy do zarządzania i kontroli misji kosmicznych, misji satelitarnych ISAI.
bo proszę też pamiętać, że branża kosmiczna to nie tylko rakiety, to nie tylko satelity, to też ogromna ilość danych, z którymi trzeba coś zrobić. Trzeba je oczywiście pobrać, trzeba je przeprocesować, ale też najlepiej podać je w takiej formie, która umożliwia podejmowanie decyzji, czy też wykorzystywanie ich przez organizacje, czy to rządowe, czy komercyjne, które potrzebują podejmować dobre decyzje. I wracając do pierwotnego pytania, trudno mi się nie zgodzić z przedmówcami, że uchwalenie KPK na pewno pomogłoby w przyciąganiu i też zakładaniu nowych firm w Polsce zajmujących się branżą kosmiczną. Na pewno też trzeba sobie powiedzieć jasno i to na przykładzie ISAI-a, w którym pracuję. 1/3 pracowników ISAI Polska to są osoby spoza Polski. To są osoby, które zostały przyciągnięte przez tematykę, nad którą pracujemy. A Polska też, trzeba sobie powiedzieć, i to możemy powiedzieć z dumą, jest krajem, który staje się już atrakcyjny dla osób z zagranicy, czy to z Wielkiej Brytanii, czy to z Hiszpanii, czy Włoch, żeby tutaj przyjechać i zacząć pracować chociażby właśnie w branży kosmicznej. Na pewno też wspomniany wcześniej kapitał prywatny, tak? Czyli nie tylko fundusze VC, ale też fundusze wspierające rozwój firm na kolejnych etapach finansowania, to jest coś, co niewątpliwie pomaga przetrwać pierwsze trudne okresy rozwoju biznesu, czyli te okresy, w których jeszcze nie zarabia się pieniędzy, a trzeba kapitału na inwestycje. I na pewno też warto wspomnieć o współpracach z uczelniami oczywiście, o tworzeniu takich kierunków, czy to związanych z już inżynierią kosmiczną, z tworzeniem fizycznego sprzętu, który jest wysyłany w kosmos, czy też bezpośrednio na przykład z specjalizacjami inżynierii oprogramowania, która pozwala na skuteczniejszą czy bardziej innowacyjną analizę i obróbkę danych pozyskiwanych przez obserwacje Ziemi. Zadam bardzo konkretne pytanie i proszę się zgłaszać, który z panów by chciał na nie odpowiedzieć. Ono może nie być łatwe właściwie, ale tak przyszło mi na myśl zadać następujące. Czy na przykład uzasadnione jest postawienie następującego pytania? Czy może powinna powstać centrum transmisji danych satelitarnych czy kosmicznych, czy skomunikowania z kosmosem, stworzony przez rząd ustawą czy przepisem prawnym, gdzie wprost przykładowo 80% zleceń ustawowo miało być zagwarantowane polskim podmiotom prywatnym, które by na zasadzie zleceń, podzleceń dostarczały wszystkiego, co jest potrzebne do posługiwania. Czy w ten sposób budować rynek, czy może jednakowoż nakazać państwowym funduszom inwestycyjnym, tak, które są, do tego, że muszą ileś tam zainwestować w New Space czy w Space i tak dalej, i tak dalej, i zmienić zasady na przykład rozliczania, bo to jest high risk, tak, no i generalnie, prawda, pieniądz publiczny i tak dalej. Gdzie jest, ja szukam tego punktu ciężkości, który uruchomiłby to tak jak było z przemysłem samolotowym, prawda, po pierwszej wojnie światowej. W każdym garażu wymyślali młodzi ludzie. Twórca, tu mi kolega Jakub przed tym powiedział, że ten, który wymyślił P-11, ten P-7, miał 20 kilka lat, tak, ten samolot. Tak. A w ogóle rozbił się jeszcze na innym, który wymyślił, prawda, i tak dalej. Generowanie mnóstwa rzeczy, tak właśnie w stylu Ilona Maska. Może się dokonać tylko wtedy, tak. Jaki jest, szukam tego punktu ciężkości, może któryś z panów. To na tą pierwszą część pytania to odpowiedź jest tak, powinna powstać taka organizacja, ale tak naprawdę my musimy jako naród zmienić trochę sposób myślenia, tak? Przestać myśleć o tym, że nie możemy produkować rzeczy, że lepiej kupić skądś, bo tam jest przecież wyprodukowane, albo tam wiedzą, jak to robić, bo u nas też wiemy, jak to robić, po prostu trzeba, żebyśmy mogli mieć ciekawsze prace, żeby nasz kraj się rozwijał. My potrzebujemy budować nowe technologie. Muszą być zamówienia rządowe i my musimy to jako społeczeństwo wszyscy popierać. Nie mówić, że nie wiem, że to polskie to najgorsze, tylko starać się iść tą technologię polską,
lepszą czy gorszą, ale ona w końcu dojrzeje i będziemy z niej zadowoleni. To jest pierwsza rzecz. No a druga, musi powstać zmiana w sposobie podejmowania ryzyka w funduszach inwestycyjnych. Bo żeby powstawały firmy w garażach, one muszą mieć jakąś perspektywę. Większość ludzi nie chce robić grantów czy rozwijać się przez to, żeby nie wiem, dostawać pieniądze z państwa, tak? Większość ludzi chce opracować jakąś technologię, zrobić jakiś produkt i sprzedawać go na wolnym rynku, tak? I takie same rzeczy są, tak samo jest możliwe to w kosmosie. Dlatego, żeby to mogło się rozwijać, to potrzebujemy mieć odpowiednią infrastrukturę finansową do tego, żeby można było wspierać młode startupy, bo w tym momencie to każdy będzie chciał robić właśnie ten kosmos w garażu, bo będzie widział sens tego, że co z tego, że ja zrobię coś, opracuję coś fajnego, jak to musi po prostu dostać pieniędzy, żeby to można było zbudować wokół tego zespół, żeby to stało się prawdziwym produktem. Proszę, oczywiście, proszę. To ja będę kontynuować, bo to są dwie sprawy tak naprawdę. Pierwsza sprawa jest taka, że no cóż, przemysł kosmiczny to jest przemysł międzynarodowy. To nie jest tak, że my sprzedamy do Polski, dla polskich potrzeb, nie wiem, 20 satelitów i nakarmimy tym firmy polskie. Musimy wychodzić za granicę i jakby być osadzonym w tym międzynarodowym środowisku, również VC. Tak jak na przykład ISA jest osadzona i generalnie ona szła z taką myślą, żeby być firmą rzeczywiście międzynarodową, globalną, więc tutaj powinniśmy iść w kierunku umiędzynarodowiania firm z Polski, no ale z drugiej strony oczywiście powinniśmy odpowiadać na te potrzeby, które są generowane przez nasz kraj. A żeby odpowiadać na te potrzeby, trzeba jasno zdefiniować sobie, jakie to są potrzeby i to jest pierwszy krok, żeby odpowiedzieć na dobre potrzeby, a nie na odpowiadać na wymyślone potrzeby przez nas. Więc to jest na pewno pewne zagadnienie, które pewnie tutaj przekaże tą biłeczkę Polskiej Agencji Kosmicznej. I jakbyś mógł kontynuować? Bardzo chętnie, bo rzeczywiście bardzo ładnie się nam układają te odpowiedzi i bardzo ładnie modyfikują tą pierwotną propozycję zawartą w pana pytaniu. Bo gdybyśmy zrobili tak, że rzeczywiście pewną pulę pieniędzy dajemy polskim firmom na jakieś tam zamówienia w nadziei, że to jak gdyby wystarczy, to nie wystarczy, bo te pieniądze się skończą i już, prawda? Może tam sobie wyposażą laboratoria, może się czegoś nauczą, ale to nie wystarczy. My musimy tym firmom dać wędkę, a nie rybę. My musimy stworzyć autentyczny rynek w Polsce i ułatwić im wejście na rynek światowy, to co mój przedmówca powiedział. Ten rynek w Polsce my już staramy się tworzyć. Podam konkretny przykład. Europejski program SAT for Envy, w ramach którego Polska Agencja Kosmiczna rozpowszechniała w administracji państwowej informacje na temat tego, do czego mogą być przydatne dane satelitarne w różnych ministerstwach, w różnych resortach, w różnych sektorach. Opracowaliśmy nawet obszerny podręcznik na ten temat, jest dostępny na naszej stronie internetowej polsagov.pl. Zachęcam do ściągnięcia i zapoznania się. Organizowaliśmy konkretne szkolenia dla administracji państwowej i uruchamialiśmy już pierwsze takie pilotażowe serwisy, żeby pokazać, że rzeczywiście dzięki danym satelitarnym jakieś tam sprawy da się załatwić łatwiej, szybciej, a inne w ogóle da się załatwić, których wcześniej się załatwić nie dało. I myślę, że tak też będzie wyglądała tutaj rola Polskiej Agencji Kosmicznej, że my będziemy z jednej strony kreowali ten rynek, pobudzali ten rynek, ale z drugiej strony będziemy zamawiali w przemyśle jakieś pilotażowe usługi, pilotażowe produkty, które my będziemy oceniali, będziemy pomagali je tworzyć no, wspólnie z tymi resortami, które będą tymi zainteresowane. I w momencie, kiedy taki projekt będzie już przez nas sprawdzony, przez firmę rozwinięty, firma będzie mogła z tym wychodzić na rynek nie tylko polski. A jeśli mówimy o tych rynkach zagranicznych, to oczywiście takim znakomitym wejściem na rynek europejski jest Europejska Agencja Kosmiczna. My ciągle jeszcze mamy problem ze zwrotem naszej składki, ale no niedługo
myślę, będziemy mogli się pochwalić dobrymi wiadomościami, bo negocjujemy w tej chwili takie dość duże preferencje dla polskich podmiotów, żeby można było tę składkę odzyskać rzeczywiście w 100%. No cel mamy ambitny, postawiony w polskiej strategii kosmicznej już w roku 2017, żeby polski sektor kosmiczny no, miał obroty rzędu 3% rynku unijnego. Ale Europa to nie jedyny rynek, bardzo ważny jest też rynek amerykański i tutaj też no, intensyfikujemy rozmowy z NASA. Sam do administratora NASA chyba w zeszłym tygodniu wysłałem list, w którym jak gdyby ponawiam tutaj inicjatywę podjęcia rozmów w sprawie podpisania dużego porozumienia ramowego, a jednocześnie pracujemy nad kilkoma konkretnymi misjami koordynowanymi przez NASA, gdzie staramy się pomóc polskim firmom, koordynując ich działania tak, żebyśmy tam byli widoczni jako Polska i mogli dzięki temu, no tak mówiąc kolokwialnie, więcej ugrać. Także dajemy wędkę, a nie rybę, tworzymy rynek, wspierając po obu stronach, i podażowej, i popytowej. To ja pozwolę sobie kontynuować już w tej kolejności. Tu bardzo chciałbym podkreślić to, co pan profesor powiedział na temat tworzenia rynku. To nie jest tak, że rynek czy branża kosmiczna oferuje oczywiste rozwiązania dla czy to instytucji rządowych, czy to dla organizacji komercyjnych. Bardzo polaryzując, upraszczając, dla większości ludzi branża kosmiczna może oznaczać rakiety, może oznaczać GPS, czyli nawigację, i może oznaczać ładne kolorowe zdjęcia kuli ziemskiej czy też galaktyk. Natomiast nie oznacza konkretnie jakichś danych, które pozwalają lepiej prowadzić biznes, lepiej gospodarować ograniczonymi środkami, czy to zasobami naturalnymi, czy też pieniędzmi. A to jest bardzo istotne, żebyśmy edukowali też organizacje rządowe czy organizacje komercyjne, że warto korzystać z danych pochodzących czy to z obserwacji ziemskich, czy to też z mieszanych czasem źródeł, gdzie Earth Observation jest tylko rozszerzeniem danych, które zbieramy na Ziemi, bo to też będzie powodowało, że sam rynek finansowo będzie się zwiększał. I wtedy nawet niewielki kawałek tego rynku, który dla Polski możemy uzyskać, będzie oczywiście finansowo oznaczał większą wartość. I tu też zgadzając się z tym, co powiedzieli przedmówcy, bardzo jest istotne, żebyśmy jako Polska podejmowali oczywiście mądre decyzje i szukali bardzo rozsądnych zastosowań, rozsądnych to znaczy odpowiadających na konkretne potrzeby nas jako kraju, ale też żebyśmy promowali nasz biznes na zewnątrz, czy to w Europie, czy to też w takim przyjaznym, ale jednak wyścigu pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o eksploatację kosmosu. Właśnie, zaraz do tego wrócę, ale proszę mi poprawić, czy dobrze zrozumiałem. Czyli mamy kwestię pewnej jakości sposobu myślenia o tych sprawach w Polsce, tak? I tutaj jest praca do wykonania wśród polityków, wśród decydentów, wśród społeczeństwa, tak? Mamy kwestię właściwego ustawienia, być może regulacyjnego, pewnych instytucji, które będą tworzyć rynek, w tym sensie, że poza tym, co powiedział pan profesor o Polskiej Agencji Kosmicznej, no ale też być może strukturę wydatków państwowych na to, żeby kreować rynek. Rozumiem, że musimy sobie stanowić nad priorytetyzacją, bo co jest kosmosem, czy budujemy silniki, prawda, i chcemy mieć zdolności transportowe i własnego Starshipa. Oczywiście żartujemy trochę, ale to pokazuje. Czy to jest tylko transmisja danych i czy tylko downlink, czy uplink, czy sami budujemy centra, czy tylko robimy satelity i to też tylko z New Space'a, prawda, żeby się, musimy ustalić priorytetyzację, bo ani na wszystko nie ma pieniędzy, ani na wszystko nie ma ekspertyzy, żeby rynek ewentualnie dojrzewał etapami, tak, żeby etapować swój rozwój i tu trzeba jakiegoś, rozumiem, pomysłu na to. No i jeszcze tak staram się potwierdzić, że dobrze zrozumiałem i być może nawiązać dyskusję dalszą w kolejnej turze. I rozumiem, że jest jeszcze taka kwestia, tak wyczułem, że musimy się zastanowić trochę się, na co orientujemy, tak? Czy jest w pełni kompatybilne ta orientacja europejska, tak?
kosmos przy pomocy instytucji takich, a nie innych, co Unia Europejska, NATO, prawda, co nasi partnerzy, na przykład Francuzi, którzy mają tradycyjny przemysł kosmiczny i słyszałem, potwierdźcie panowie, że zwalczają intensywnie niemieckie pomysły New Space'a, tak, bo są konkurencją na poziomie unijnym, regulacji unijnych. Jestem bardzo ciekawy, co tam branża plotkuje na ten temat, bo ja tam słyszę od moich kolegów, którzy zajmują strategiami w Niemczech o tym, że Francuzi tam ich gniotą strasznie w Unii Europejskiej pod tym względem, blokując rozwój New Space, tak? A co dopiero, jakby Polska miała mieć New Space? Co by powiedzieli Niemcy, Francuzi, prawda, dojrzalsi, bogatsi partnerzy europejscy? No i jest kwestia oczywiście tego, że ta rewolucja prawdziwa się dokonuje w Stanach Zjednoczonych. I czy przystępujemy, panie profesorze, do Artemis, tak, programu? Czy idziemy na całość? Czy wprost, one on one? Czy lobujemy, żeby pan prezydent podpisał, zrobił co trzeba, dogadał się z Bidenem i nasze firmy były zabrane do eksploracji Księżyca wprost, tak? Jestem ciekawy państwa przemyśleń. Oczywiście, że idziemy na całość, ale tutaj jedna korekta do tego, co pan powiedział. To znaczy, New Space właśnie polega na tym, że go się nie da zablokować. Że to już nie jest domena kilku wielkich mocarstw, kilku wielkich agencji. To już jest rynek. Zauważmy, że my ciągle rozmawiamy o rynku, a rynku zablokować się nie da. To się po prostu samo rozwija i to się rozwijać będzie. Ja bym porównał tę dzisiejszą sytuację sektora kosmicznego do internetu gdzieś pod koniec lat 90., prawda? Mieliśmy już maile, mieliśmy już pierwsze strony www i z przyjemnością oglądaliśmy różne obrazki na tych stronach, ale nikt nie miał pojęcia, że to będą trylionowe obroty na kuli ziemskiej, że powstanie mnóstwo takich zastosowań i takich aplikacji, o których się nawet Lemowi nie śniło, chociaż on sporo potrafił przewidzieć, a dużo o tym rozmawiamy w tym roku, bo to przecież rocznica jego setnych urodzin i rok Lema. Nawet Lem tego nie potrafił przewidzieć. Dzisiaj jesteśmy świadkami tego samego, co się dzieje w kosmosie. Jedno czy drugie państwo, jedna czy druga agencja mogą sobie protestować, blokować. Nie zatrzymamy postępu. A co z priorytetyzacją? Albo no, panowie. A właśnie, z priorytetyzacją. Tak, więc pracując nad Krajowym Programem Kosmicznym, zastanawialiśmy się, na które technologie postawić, gdzie może być jakaś taka nisza, jakaś taka specjalizacja, gdzie Polska się wybije. No i co się okazało, że na 30 takich najbardziej aktywnych firm w sektorze kosmicznym wskazano 20 obszarów technologicznych tam według słowniczka ESA, prawda? No i teraz gdybyśmy wskazali 3, to byśmy zabili większość firm. Nie da się. Nie jesteśmy na tym etapie. Zresztą to nie jest właściwy klucz. Dlatego, że żeby zrobić satelitę, to trzeba w zasadzie wszystkich tych technologii użyć. Dlatego klucz przy pisaniu Krajowego Programu Kosmicznego w wybieraniu priorytetów jest inny. Wybieramy te priorytety od strony potrzeb. Od strony potrzeb państwa, od strony potrzeb obywateli. Więc priorytet, mamy 4 priorytety, drugi i trzeci. To są właśnie obserwacje Ziemi. W priorytecie drugim chcemy mieć własną, samodzielną konstelację satelitów. W priorytecie trzecim chcemy mieć... Przepraszam, na niskich orbitach, tak? W paśmie widzialnym, radarowym, mieć, tak? To będzie kilka satelitów obserwujących w paśmie widzialnym. My dodamy do tego jeden radarowy. Chcemy mieć narodowy system informacji satelitarnej, ale przez to rozumiemy całą dużą, rozproszoną także strukturę wielopoziomową, pozyskiwania danych nie tylko z tych naszych satelitów, nie tylko z unijnego Sentinela, gdzie my mamy z systemu Copernicus, który mamy za darmo, także komercyjnie z satelitów dostarczających większą rozdzielczość, także z satelitów radarowych, takich jakie mamy dostępne na rynku. To są te dwa priorytety poświęcone obserwacji Ziemi. Priorytet czwarty mówi o bezpieczeństwie kosmicznym, bo to też jest zupełnie nowy rynek. W kosmosie jest już tak gęsto, mamy dziesiątki tysięcy satelitów i miliony śmieci i coraz większą uwagę trzeba poświęcić temu, żeby nie dochodziło do kolizji. A w Unii Europejskiej i w Stanach trwają prace nad Space Traffic Management, czyli kontrolą ruchu kosmicznego na wzór takiej, jaką mamy w lotnictwie. Tu w tej chwili w konsorcjum EUSST, które prowadzi takie obserwacje, Polska dostarcza najwięcej danych w tej chwili. Także tu zajmujemy strategiczną pozycję.
I wreszcie priorytet pierwszy, zostawiłem go na koniec, bo on jest najciekawszy. Mówimy o budowaniu zdolności konstruowania i wynoszenia statków kosmicznych. I przez statki kosmiczne rozumiemy i te wielkie misje gdzieś tam na Marsa, ale te będą oczywiście realizowane we współpracy międzynarodowej. I małe satelity, CubeSaty, nawet nanosatelity, gdzie nawet całe konstelacje chcemy, żeby były budowane u nas w Polsce. Jeżeli mówimy o tych misjach międzynarodowych, to ktoś policzył, że polska aparatura była już na 77 misjach kosmicznych, więc mamy już czym się pochwalić i myślę, że ten trend będziemy kontynuować. Satelitów polskiej produkcji na orbicie aktualnie mamy 5. Było ich już troszkę więcej, a mamy nadzieję, że ta liczba wkrótce będzie szybko rosła. Czy będzie kosmodrom w Polsce w takim razie? Czy będzie kosmodrom w Polsce? To jest bardzo dobre pytanie i ja myślę, że będzie i zaraz powiem jaki. Mm-hmm. Po pierwsze, w Polsce też mamy firmy, mamy instytuty, które stanęły do tego wyścigu o środki wynoszenia. Na te lata, które obejmuje Krajowy Program Kosmiczny, to jest 5 lat do przodu, nie możemy mówić jeszcze o lotach orbitalnych. Możemy za to mówić o lotach suborbitalnych, czyli o wyniesieniu rakiety na 100 kilometrów, czyli poza granicę atmosfery, do granicy umownego kosmosu i potem spadek na Ziemię, już nie wychodzenie na orbitę. Ale w czasie tego spadku mamy przez 4-5 minut stan prawie zerowej grawitacji i to jest produkt, który się świetnie dzisiaj sprzedaje. Bo w takich warunkach można robić rozmaite badania, można testować aparaturę kosmiczną i te firmy właśnie mają takie plany. Chcemy, żeby była możliwość takich startów z Polski, z poligonu w Ustce lub z jakiegoś innego miejsca. Zamówiliśmy studium wykonalności, ale nasze plany sięgają dalej. Z Polski nie możemy wystrzeliwać rakiet na orbitę, bo pierwszy człon musiałby spaść do morza przed Szwecją, drugi za Szwecją i lepiej by było, żebyśmy się nie pomylili, a pomyłki zdarzyć się mogą. Nie chcemy wywoływać kolejnej wojny światowej, więc raczej myślimy o takim modelu, który już jest stosowany dzisiaj, że rakietę podczepia się do wielkiego samolotu, samolot leci gdzieś nad morze i tam ta rakieta jest wystrzeliwana. W tej chwili już rozmawiamy z firmami, które takie możliwości mają i już mamy rozeznanie, które lotniska w Polsce nadają się do tego celu. Myślę, że w ciągu kilku lat będziemy mieli takie możliwości, żeby z terenu Polski taki samolot z rakietą startował. Czy któryś z panów chce coś dodać, zanim oddam głos naszej szanownej publiczności? Ja chciałbym tylko dodać, że w Polsce powinien powstać pełen łańcuch wartości. Jeżeli Izrael na to stać, to tym bardziej Polskę. Także z mojego punktu widzenia powinniśmy robić własne systemy wynoszenia, satelity, operować tymi satelitami na orbitach i dostarczać zdjęcia i to można na pewno, to powinno się tworzyć tutaj w Polsce i nie powinniśmy wybierać, czy z tego koszyka, czy z tamtego. To ja dorzucę się do tego komentarza. Znaczy, to oczywiście zależy bardzo mocno od podejścia naszego państwa. Czy chce mieć taki łańcuch cały wytworzony i od tego, ile pieniędzy chce zaalokować oczywiście na taki łańcuch, bo za kilkadziesiąt milionów się tego nie zrobi, za kilkaset milionów też nie, za kilka miliardów być może już można zacząć, tak? Taka drobna dykteryjka, którą ostatnio lubię powtarzać. Niemcy w latach 80. zdecydowali się na robienie dużych satelitów, na wyprodukowanie Prime'a pod tytułem prawie Airbus, czy też prawie Thales francuski. Tak? Wtedy to była decyzja polityczna. Zainwestowali sporo środków w taką firmę, która się nazywa OHB dzisiaj. I to jest firma prywatna w większości, założona przez nomen omen Włocha, który ma krew niemiecką i wcześniej produkował piwo, a potem zajął się kosmosem. Firma w tej chwili dostarcza satelity dla konstelacji Galileo. Tak? Jest graczem porównywalnym w tej chwili z Airbusem, jednym z trzech prime'ów europejskich, ale w to było zainwestowane rzeczywiście bardzo dużo środków, plus bardzo duże naciski polityczne były na
to na Unię Europejską, żeby rzeczywiście takie kontrakty firma niemiecka dostała. No i druga kwestia związana z rakietami. Mówimy tutaj o rakietach suborbitalnych, mówimy o tej perspektywie kilku, kilkunastu lat. Niemcy znowu się zdecydowali dwa lata temu, że chcą mieć rakiety orbitalne. Są w tej chwili dwa duże projekty w Niemczech, które się takimi rakietami orbitalnymi pewnie zakończą w perspektywie dwóch lat, ale znowu na to zostały rzucone spore środki, no plus duże firmy niemieckie zainwestowały w technologię rakietową. Jeżeli rzeczywiście mamy możliwość w Polsce zainwestowania kilkunastu miliardów złotych, to wtedy no, nasi naukowcy, nasi inżynierowie na pewno nie są gorsi niż ich koledzy z Niemiec. Dobrze, drodzy Państwo, pytania. A mogę jeszcze, ja muszę to skomentować, oczywiście. Przepraszam bardzo, i troszkę skontrować, dlatego że OHB to jest old space, to nie jest new space. I to nie jest droga dla nas, bo jeżeli pójdziemy tą drogą, to przegramy w tej konkurencji. Nie mamy takich pieniędzy jak Niemcy czy Francja, bo to nie jest kilkanaście miliardów, to są dziesiątki miliardów. Naszą szansą jest właśnie new space. Naszą szansą jest to, żeby nasze pieniądze, które my możemy dać, mówimy w programie kosmicznym, mówimy o pieniądzach rzędu 2 miliardów, powiedzmy połowa tego z Unii Europejskiej, połowa ze środków krajowych. To jest seed money, to są pieniądze, które mają pomóc wystartować, ale dużo więcej pieniędzy leży na ulicy, czy też fruwa w kosmosie, jak kto woli. I jeżeli będziemy mieli na przykład możliwość tych lotów suborbitalnych czy wystrzeliwania rakiet z naszego lotniska, z naszego samolotu, to będzie to świetny biznes, który będzie ściągał do Polski znacznie większe pieniądze z zagranicy niż te, które możemy sami zainwestować. I to jest właściwy kierunek. Dobrze, panie Pociu, to jeszcze i dajmy ja mogę szansę coś publiczności, dodać. Bo już tutaj się złoszczą na mnie, widzę wszyscy. Oczywiście, to bardzo krótko. Bardzo dużo mówiliśmy tak biznesowo o podaży, a chciał wspomnieć też, że warto pracować nad popytem. Mamy takie programy jak Copernicus, które zachęcają nawet małe organizacje, tak, to można sobie wyobrazić startupy w garażu, o których już dzisiaj parę razy rozmawialiśmy, które mogą wykorzystać w sposób innowacyjny dane, które są przez Europejską Agencję Kosmiczną dostarczane w ramach grantów za darmo. I to też pozwoli nam przyciągać uwagę i kapitał do całej branży i wtedy zyskiwać oczywiście też kapitał seedowy na bardziej ambitne cele. A ja jeszcze skomentuję, jeżeli pozwolicie panowie, znaczy jedna uwaga taka, żeby być troszkę ostrożniejszym z takimi założeniami, że rzeczywiście New Space się obroni. Ja też jestem fanem wielkim New Space'u, zresztą staram się w tym uczestniczyć, w trendzie jak najbardziej, natomiast jak się popatrzy jeszcze wciąż na te firmy, nawet amerykańskie, duże, no to one mają obroty rzędu kilkudziesięciu milionów dolarów. Tak? To nie są jeszcze firmy, które na siebie zarabiają i wciąż potrzebują kolejnych rund finansowania. Jestem bardzo ciekaw, gdzie my będziemy za te 10 lat i które z tych rozwiązań rzeczywiście się przyjmą na rynku i które pozwolą zarobić na siebie i również inwestorom, którzy w nie zainwestowali. Dobrze, pan z długopisem tutaj, bardzo proszę. Ja chciałem nawiązać do tej odpowiedniej perspektywy finansowej, o której pan prezes Grzegorz Woliński wspomniał, zadać pytanie panu prezesowi, jak też panu prezesowi Grzegorzowi Bronie, mianowicie 28 kwietnia tego roku takie 200 szkół rozwojowych.
ścieżka. To jest ścieżka związana z konsorcjum Entrusted, który funkcjonuje między innymi Polska Agencja Kosmiczna. Natomiast druga ścieżka to przetarg, który, no przepraszam, nie przetarg, zlecenie, które zostało rozpisane na studium wykonalności. Zostało powołane konsorcjum na czele z Airbusem i paroma innymi firmami. No nie zawsze kojarzonymi nawet z przemysłem kosmicznym, tam między innymi znajduje się Orange. Czy nie jest to jakby przykład tego, że z góry próbuje się tutaj wskazywać wykonawców dla tego przyszłego zlecenia, które prawdopodobnie w formie konkretnych satelitów pojawi się już w przyszłej perspektywie budżetowej, bo na razie mamy na to przewidziane tylko... Panowie. Dziękuję. Panowie. To ja może odpowiem, że my jako firma tworzymy cały produkt, tak? Jesteśmy pionowo zintegrowani i chcemy dostarczać obrazowanie Ziemi w czasie rzeczywistym z ponad 1000 satelitów. Nie mamy czasu na to, żeby robić podwykonawstwa dla innych firm i potrzebujemy kapitał na to, żeby wytworzyć nasz produkt. Także z mojej perspektywy to na pewno nie jest droga, ale to, że jest dostęp do zamówień i można uczestniczyć w zamówieniach, no to teraz są strony, na których można pójść do Airbusa i uczestniczyć w jakichś postępowaniach przetargowych, to już było wcześniej. To po prostu dla tego, żeby wykodować startup, który osiągnie własny produkt, zrobi coś wyjątkowego, potrzebna jest infrastruktura finansowa, która będzie to supportowała. Znaczy ja się zgodzę tutaj z Grzegorzem, że rzeczywiście tutaj mówimy o dwóch rzeczach, bo ja z kolei idę troszkę w tym drugim kierunku, gdzie próbujemy pewne rzeczy organicznie wytworzyć bez wielkiego finansowania pod kątem ostatecznego produktu, chociaż tak, nad takim produktem też pracujemy. Ale tak jak pan mówił, tak rzeczywiście mamy dużych graczy typu właśnie Airbus, Thales, OHB. Oni są zmuszani już w tej chwili do tego, żeby rozpisywać przetargi, czy to przez ESE, do tej pory tak było. Tak rzeczywiście, jeżeli jest główny gracz wybierany związany z integracją dużej misji, to on ma po prostu obowiązek znaleźć mniejszych partnerów i rozpisać takie przetargi. I my z wszystkimi tymi partnerami bierzemy udział w pewnych projektach, zarówno z Thalesem, z Airbusem, jak z OHB. I to się już dzieje. Oczywiście EUSPA jest nową agencją, która pewnie będzie miała podobne zapisy. Ja nie wiem, czy oni będą uruchamiać projekty rzędu tylu milionów euro w tej chwili, tak, bo oni raczej są nastawieni na przetwarzanie danych czy wykorzystywanie tych danych na Ziemi. No ESA wiadomo, to są miliardowe czasami kwoty zalokowane w konkretnych misjach kosmicznych i tam rzeczywiście Airbus, jeżeli taką misję wygrywa, musi znaleźć sobie partnerów, nie wiem, czy to jest 30 czy 60% zalokowania funduszy i rzeczywiście uruchomienia takich współpracy, no najlepiej międzynarodowych, bo na to też są pewne podziałki związane z podziałkami właśnie geograficznymi. Ja może uzupełnię tę odpowiedź. Rzeczywiście to zawsze jest tak, w dowolnej dziedzinie, nie tylko jeżeli chodzi o technologie kosmiczne, że te najsilniejsze państwa w Europie próbują skierować jak najwięcej pieniędzy do siebie samych poprzez wielkie firmy. I tak jak mówimy, w tym wyścigu nie bardzo mamy szansę, żeby konkurencyjną firmę podstawić. Natomiast to, o co walczymy, to żeby nie być podwykonawcami podwykonawców i dostarczać śrubki, tylko żeby dostarczać całe kompletne podsystemy, a nawet systemy. I tu szansę mamy, bo mamy świetnych inżynierów, mamy świetnych informatyków i mamy firmy, które coraz lepiej sobie radzą. Co może być barierą? Barierą może być ten flight heritage, prawda? Zawsze przy takich zamówieniach patrzy się, czy ktoś już zrobił coś, co poleciało w kosmos i działało. No i tu jest z kolei ta strona właśnie, o której mówiliśmy wcześniej, że ten Krajowy Program Kosmiczny ma pomóc tym firmom wystartować, coś wynieść, żeby coś zadziałało, żeby czymś się mogły pochwalić, żeby skuteczniej mogły startować do tych przetargów i piąć się w górę w tym łańcuchu wartości dostaw. Kolejne pytanie, proszę bardzo. Proszę bardzo. Polski ten przemysł kosmiczny się rozwija. Pamiętam, że polskie elementy skończyły już 77 misji kosmicznych. Tak?
Dziękuję bardzo. Ale mówimy też o tym, że chcielibyśmy jako Polacy nie dostawać właśnie tych śrubek, jak właśnie pan profesor powiedział, tylko budować całe systemy nawet. I stąd moje pytanie. Kto jest potrzebny w tym takim polskim new space'ie? Z perspektywy dzisiaj, następnych 3 bądź 5 lat, gdzie taki wrocławianin jak ja powinien pójść na studia, żeby się w to wkręcić, pomóc? Jaki kierunek? Kto jest potrzebny w tym biznesie? Świetne pytanie, bardzo dziękuję. Rzeczywiście mamy taki paradoks. Kiedy rozmawiamy z firmami kosmicznymi, wszystkie powtarzają, że jedną z głównych barier jest brak ludzi, brak kadr. Z kolei, kiedy rozmawiamy z młodymi ludźmi, mówią: ja bym bardzo chciał pracować w sektorze kosmicznym. I co ja mam studiować, prawda? I ludzie myślą, że mają studiować astronomię. No, astronomowie też są potrzebni, astrofizycy, potrzebni są fizycy, bardzo potrzebni są inżynierowie, potrzebni są informatycy wszelkiej maści, bo przecież to już nie jest jedna specjalizacja, tylko dziesiątki różnych, ale potrzebni są menedżerowie, potrzebni są finansiści, coraz częściej i biolodzy, i medycy, coraz częściej i psychologowie, i projektanci wnętrz do stacji kosmicznych na przykład. Dlatego ja odpowiadam tak, że należy swoją karierę inwestować w to, w czym się jest najlepszym, gdzie człowiek widzi swoje najmocniejsze strony, bo do sektora kosmicznego trafią tylko najlepsi. Z dowolnej dziedziny, ale tylko najlepsi. Konkretnie na studiach bardzo polecam koła studenckie. Mamy przy prezesie Polsy Radę Studentów, tam są przedstawiciele różnych kół studenckich, które robią fantastyczne rzeczy, budują własne rakiety, nawet własne satelity budują. I czy choćby łaziki marsjańskie, niedawno przecież mieliśmy te zawody łazików marsjańskich w Kielcach. Także bardzo zachęcam do udziału w takich kołach, do tworzenia takich własnych kół. Gwarancja pracy w sektorze kosmicznym po takim kole. A jak się już człowiek zatrudni w sektorze kosmicznym, to w zasadzie gwarancja tego, że to coś, co się zrobi, poleci w kosmos. Elektronicy. Dziękuję bardzo. Ja dodam od siebie anegdotycznie, ale może to zachęci młodzież. Pamiętam kiedyś rozmowę w Stanach chyba i z jakimś człowiekiem w Stanach, który się zajmuje właśnie kosmosem. No i on mówi: Jacek, wchodzę na imprezę i piękne dziewczyny przychodzą i pytają, co robię w życiu. A ja mówię: robię space. I jestem najważniejszym gościem na tej imprezie. Wszystkie dziewczyny po prostu na mnie patrzą. Ja zawsze to ukrywam, bo mi nie wierzą. Kolejne pytanie. Proszę bardzo. Już idę. Dzień dobry. Takie pytanie troszkę bardziej przewrotne. Mianowicie, na ile ten sektor kosmiczny jest podatny na wpływy polityczne. Właśnie pytam się w kontekście zapytania mojego kolegi, jeśli chodzi o tą strategię, w sumie przyjęty dokument z kwietnia. Czy nie jest tak, czy może inaczej, na ile nasz lobbying dotyczący właśnie tego sektora pozwala nam na wychodzenie z roli tych podwykonawców, dla podwykonawców, do roli jednak znaczącego gracza? Bo tutaj chodzi mi o rzecz następującą. Możemy mieć dobre kadry, dobre projekty, dobre koncepcje, ale jeżeli ogólna koncepcja Unii Europejskiej będzie szła w innym kierunku, to my z pewnego poziomu no, nie wyjdziemy. Tak jak jest mowa o tej na przykład i konkurencji, i prawie zamówień publicznych, że oczywiście jest konieczność znajdowania sobie podwykonawców i dopuszczania innych firm ze wspólnego rynku do tych projektów, no ale zawsze można tak skonstruować warunki przetargu czy jego wymogi, że niestety będzie Airbus plus jakiś jego kooperant, a cała reszta obejdzie się smakiem. Więc tutaj od pewnego poziomu jednak dochodzi kwestia naszych zdolności lobbingu politycznego, tak aby ten program kosmiczny Unii Europejskiej był skrojony z jakimś uwzględnieniem naszego potencjału, a nie tak, że my będziemy tylko no, bardzo słabym uczestnikiem, właśnie podwykonawcą, podwykonawców. I o to chciałem zapytać. Dziękuję. Słuszna uwaga. To była nasza dosyć słaba strona. Uczymy się tego, idzie nam coraz lepiej. Ale dobrym przykładem jest, myślę, właśnie kwestia tego bezpieczeństwa kosmicznego. Że tutaj poprzedni prezes Polskiej Agencji Kosmicznej dobrze wyczuł, że pojawia się coraz większa potrzeba na rynku obserwowania tego, co nad naszymi głowami lata, i w tym kierunku mocno agencja zainwestowała. I w tej chwili, tak jak wspominałem, jesteśmy największym dostarczycielem danych w Europie w tej dziedzinie. A to dopiero
początek to jest jeszcze przed początkiem. Znaczy tutaj udało się nam wejść właśnie dzięki temu, że jeszcze inni wielcy nie zdążyli. Dopiero w tej chwili myśli się o tym Space Traffic Management, myśli się o tym, żeby to, co dzisiaj jest tylko zwykłym konsorcjum i USST, w przyszłości było jakąś organizacją międzynarodową, jakimś organem Unii Europejskiej. O tym się dopiero myśli. A myśmy już nie dość, że wsadzili nogę w drzwiach, to jeszcześmy weszli i się mocno łokciami rozepchali. To jest przykład. Za chwilę to samo będziemy chcieli robić w innych dziedzinach, no ale w innych jest trudniej, bo w innych już się wszyscy inni zorientowali, że to będzie dobry biznes i też już tam są. Ale absolutnie się zgadzam, że ten lobbying polityczny jest potrzebny. No myślę, że niedługo będziemy rzeczywiście mogli się pochwalić tutaj pewnymi sukcesami, zarówno jeżeli chodzi o Europejską Agencję Kosmiczną, jak i Stany Zjednoczone. Myślę, że jak ta nasza konferencja by się za miesiąc odbywała, to już byśmy mogli się czymś pochwalić. A, ciekawe. Dobrze, kończymy. Czas minął, chociaż chciałoby się dłużej. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję naszym panelistom. No i do zobaczenia, no, aby jak najszybciej. Dziękuję. Dzięki. Forum G2. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forumg2.com.